Z Ewangelii według świętego Łukasza. Odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. Te sześć słów wypowiada Jezus w dwustronnicowym opowiadaniu o marnotrawnym synu. Sześć słów na bardzo długie opowiadanie Jezus poświęca, by opowiedzieć nam o grzechu. A całą resztę opowiadania, dużo więcej słów, wielokrotnie więcej słów, poświęca, by opowiedzieć o miłości Ojca. Zawsze, kiedy klęczę w konfesjonale i mówię Bogu o swoich grzechach, mam takie przekonanie, że te moje grzechy Pana Boga w ogóle nie interesują, nie fascynują. On chce, żebym je szczerze wyznał, ale tylko po to, żeby mi udowodnić, jak bardzo mnie mój Ojciec w niebie kocha. I to jest właśnie najpiękniejsze. Ta świadomość, że Jezus nie jest fascynatem grzechów ludzkich. Jest fascynatem człowieka. Fascynatem ludzkiego serca. A my tak bardzo skupiamy się na tym, co złe. Gdy On otwiera nam dużo piękniejszą perspektywę. Perspektywę dobra. Dzisiaj, kochani bracia i siostry, jest 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. A Ojciec Święty zatytułował ten dzień Sieci społecznościowe, bramy prawdy i wiary, nowe miejsca ewangelizacji. I chciałbym Wam bardzo podziękować za to, że dla nas Facebook, Twitter, YouTube, strony internetowe, portale ewangelizacyjne i w ogóle cały internet są właśnie bramą prawdy i wiary, bo przecież już od ponad 730 dni wspólnie rozważamy Ewangelię w sieci. To piękne. Bogu niech będą dzięki. Do zobaczenia jutro.